o tym, że termin realizacji nie jest zagrożony. Dla mnie to bardzo ważne, żeby tutaj też przyglądać się, w jaki sposób rządowe środki z programu inwestycji dworcowych są wykorzystywane i czy wszystko idzie w dobrym kierunku. Tutaj, jak wiemy, zostało skierowanych aż 30 milionów, także wszyscy raz i również mieszkańcy razem ze mną czekamy niecierpliwie na końcowe efekty. Po dzisiejszej Radzie Budowy i po tym, co tutaj widzę, jestem naprawdę pełna optymizmu i gratuluję tutaj też współpracy pomiędzy firmami zaangażowanymi, panem prezydentem i oby tak dalej szło i mogliśmy się cieszyć wszyscy w odpowiednim terminie realizacją tego pięknego obiektu, który przede wszystkim będzie służył tutaj naszym mieszkańcom do jeszcze lepszej komunikacji z Raciborza w głąb Polski. Podziękować w imieniu głównego wykonawcy robót żelbetowych, czyli firmy, która była odpowiedzialna za rozbiórkę, za postawienie w stanie surowym dworca. Dziękuję władzom lokalnym, centralnym za wsparcie, za pomoc. Faktycznie wszystko idzie w dobrym kierunku, razem z generalnym wykonawcą dotrzymamy terminu. Przynajmniej my ze swojej strony do końca maja wykonamy tą najważniejszą część budynku i mam nadzieję, że będzie służył mieszkańcom przez wiele lat. Sprawy związane z ryzykiem podtopień. Jak wszyscy pamiętamy, już nie wspomnę o powodzi, która miała miejsce, bo to jakby już jesteśmy ponad tym. Natomiast te wszystkie nawałnice, które ostatnio przeszły przez tutaj mój okręg, Racibórz został dosyć łagodnie przez nie potraktowany, ale musimy też o tym pamiętać, że one ciągle gdzieś tam mogą nas spotkać. I porównuję tutaj inwestycję, która jest w Wodzisławiu Śląskim, bo tam mamy przepiękny dworzec kolejowy, ale no niestety coraz więcej słyszę o tym, że tam właśnie jest duży problem z odprowadzeniem wody i z wilgocią. Także tutaj zostałam dzisiaj zapewniona, że wszystko jest dokładnie, skrupulatnie analizowane i przeprowadzane. Takich problemów tutaj nie będzie. Maciej Siwek, dyrektor, partner zarządzający firmy Embud Studio 2000 spółka z o.o. Zabrza. Jesteśmy na rynku ponad 20 lat. Zajmujemy się konstrukcjami żelbetowymi, wykonywaniem właśnie tego, co tutaj w Raciborzu w tej chwili na dworcu, czyli rozbiórkami, tworzeniem nowych konstrukcji, stanów surowych. Wykonaliśmy wiele spektakularnych inwestycji na terenie całej Polski. Ostatnio jedno z największych nabrzeży, nawet w Świnoujściu. No i tutaj mamy nadzieję, że wykonujemy pracę, która będą służyć mieszkańcom przez wiele lat, czyli nowy dworzec stojący. Andrzej Gawęda, wczoraj w Warszawie na posiedzeniu Senatu, dzisiaj w Raciborzu sprawy lokalne, Polski Ład. Pani senator, czy szykują się kolejne rozdania? W tej chwili mobilizuję wszystkich moich samorządowców, żeby złożyli wnioski na Polski Ład na zabytki, dlatego że do 17 mamy otwarty ten nabór wniosków. No i mam nadzieję, że zabytki, które tutaj mamy wokół, dostaną nowego blasku po dofinansowaniu ze środków rządowych. Ale prócz tego jeszcze czekam na wyniki zielonych pracowni, dlatego że wiele tutaj też samorządowców złożyło wnioski na zielone pracownie, co jest też bardzo, bardzo dla mnie istotne, bo też o to zabiegałam i nakłaniałam ich do tego, żeby zmobilizowali dyrektorów szkół, żeby te projekty złożyć, więc czekam z niecierpliwością na wyniki. Wierzę w to, że będzie jeszcze no, przynajmniej z dwa rozdania Polskiego Ładu, jeden na pewno, gdzie również te środki popłyną tutaj do naszych samorządów na lokalne potrzeby, między innymi drogowe i inne. W tej chwili trwa taki czas też intensywnej mojej pracy, która kręci się wokół strażaków, dlatego że odbywają się w tej chwili spotkania sprawozdawcze z ubiegłego roku i strażacy na tych spotkaniach też przedstawiają plany, które czekają ich w przyszłym roku. Mamy w tej chwili za sobą już ustawę do strażaków, mamy dodatek emerytalny, mamy tutaj duże doposażenie do jednostek nie tylko Państwowej Straży Pożarnej, ale ochotniczych. W tej chwili ruszyły już w zasadzie programy
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, też związane z doposażeniem straży pożarnych. Także to są tematy, którymi w tej chwili tutaj żyje mój okręg, mój region, a ja niezwłocznie po posiedzeniu Senatu przyjechałam dzisiaj o 4 w nocy, no i jestem już w tej chwili na dworcu, żeby dopilnować spraw, które tutaj są.